każdy poprosi o dokładkę. Jest przepyszna, a taka łatwa do upieczenia. Tylko kilka składników, krótkie przygotowanie, pieczenie i super biała kiełbasa na stole. Rodzynki zalewamy gorącą wodą. Mieszamy, odstawiamy na bok. Jeśli ich nie lubisz, możesz użyć suszonych żurawin lub po prostu pominąć ten składnik. Surową, białą kiełbasę wkładamy do zimnej wody. Pamiętaj, by kupować tylko taką, która zawiera naturalne składniki, bez żadnych chemicznych dodatków. Wodę na średnim ogniu doprowadzamy prawie do wrzenia. Trzymamy w niej kiełbasę 2 minuty, następnie wyjmujemy na talerz. A w czasie parzenia kiełbasy przygotowujemy pozostałe składniki. Cebulę kroimy na półplastry o grubości około 0,5 cm. Do tej potrawy najlepsze są twarde, lekko kwaśne jabłka, bo słodycz nam zapewnią rodzynki. Nieobrane jabłka kroimy na ćwiartki, usuwamy gniazda nasienne, następnie kroimy na mniejsze kawałki. Przekładamy do miski, spryskujemy sokiem z cytryny, mieszamy, by wszystkie kawałki się nim pokryły. Na dużej patelni rozgrzewamy olej, dodajemy cebulę, lekko solimy i smażymy często mieszając przez 3-4 minuty, aż zacznie się szklić. Dodajemy jabłka, mieszamy i smażymy minutkę, nie dłużej. Doprawiamy czubatą łyżką suszonego majeranku. Wierz mi, wcale go nie trzeba rozcierać, by potrawa miała jego aromat. Pikantną nutkę zapewni nam płaska łyżeczka płatków chili. Oczywiście nie zapominamy o świeżo zmielonym czarnym pieprzu. Wszystko dokładnie mieszamy. Wsypujemy odsączone rodzynki, jeszcze raz mieszamy. Wlewamy sok jabłkowy z boku patelni i powoli, by nie zmyć przypraw z jabłek i cebuli. Jeśli Twojej patelni nie można używać w piekarniku, wcześniej jej zawartość przełóż do naczynia żaroodpornego. Na jabłkach z cebulą układamy kawałki kiełbasy. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez 30 minut. Po tym czasie zwiększamy temperaturę do 220 stopni i zapiekamy przez 10 minut, by kiełbasa nabrała rumianego koloru. Ja taką kiełbasę podaję najczęściej z ziemniakami pire i ćwiklą z chrzanem. Smakuje też świetnie z pieczywem. Podoba Ci się ten przepis? Napisz więc, co myślisz o rodzynkach. Dodasz je, czy pominiesz? A może zastąpisz je żurawinami? Kliknij serduszko i udostępnij przepis, by mieć go zawsze pod ręką. Dziękuję za wspólne gotowanie. Uśmiechy wysyłam. Grześ z mniamniam.pl